Witam Państwa, z tej strony Ireneusz Nowak w programie Grozy, w którym będziemy poznawać niezbadane ludzkie losy. Tą oto talią Tarota będziemy poznawać dramaty ludzkie, niezbadane ścieżki Boga. Będziemy się, proszę Państwa, świetnie bawić. Napomniałbym jedynie, że minuta w naszym programie kosztuje 12,99 plus VAT. Bawimy się, proszę Państwa, i poznajemy niezbadane ludzkie losy. Tak, proszę Państwa, proszę już dzwonić. Tu numer jest podany na Państwa odbiornikach. A ja tutaj czekam na Państwa. Aha, jeżeli mają Państwo wodę mineralną bez enzymu E27, podkreślam, to proszę ją przyłożyć do odbiorników. Proszę. To są ręce, które kaleczą, znaczy leczą. I przyłożyli Państwo tą wodę? Proszę przyłożyć. Ja nie będę czekał, bo czas leci. A mnie ręce bolą, kurwa, od tego. Proszę przyłożyć. Woda życia. Moją pozytywną energią wyzwoliłem w tą wodę, pchnąłem w nią wodę życia. Ale jeżeli Państwo oszukaliście mnie i przyłożyliście wodę z enzymem E27, to będziecie mieli raka. O! Tak się zgina łeb pingwina. Wróżbity nie da się oszukać. No, to zdrowie ludzkich losów. Proszę bardzo, proszę. No, dzwonić. Nie będę czekał do usranej śmierci. Mój program tylko trwa pół godziny. Proszę bardzo. O, ktoś się dodzwonił. No, proszę. Halo. Z tej strony Irek, proszę. Jaki ma pan problem? Dzień dobry, panie redaktorze. Wie pan co? Mam prostata i nie wiem, czy w przyszłości uda mi się ją wyleczyć. Proszę mi przepowiedzieć. Widzi pan. Tutaj sobie zrobimy. Czy wyleczy pan prostatę? A więc całe ręce uczyłem niezdarności w kontakcie z kartami i zobaczymy, co powie Tarot, co powie nasza złota czaszka. Oj, tam gdzieś as się posunął. Mam nadzieję, że nie będzie na wierzchu, bo ma pan wtedy przekurwiony. Serce. O. Widzi pan, powiem panu tak. Cholera, zgasł mi. To też jest zła wróżba. Proszę pana, byłoby wszystko super. Jeszcze nawet dobiorę sobie, o. Dama bije piątkę, król bije waleta. Niestety, ten oto walet jest zwiastunem amputacji jaj. Niestety, ale nic się nie da zrobić, proszę pana. Współczuję panu serdecznie. Amputacja jaj nastąpi. Tutaj jeszcze panu, żebym był precyzyjny. To zrobimy. Cholera. Oj. Piątka wypada. To pan długo nie pożyje. 2, 3, 4. Styczeń nie, luty nie, marzec nie, kwiecień. W kwietniu amputacja jaj. Tak jest, proszę pana.
Proszę jeszcze chwileczkę poczekać, proszę się nie obawiać. Za minutę tylko 12.99. Teraz może się pan rozłączyć i czekamy na następnego nieszczęśnika tego przeklętego skurwysyńskiego świata. Halo, halo, proszę bardzo. Proszę dzwonić, się nie wstydzić, bo niezbadane są wyroki, aczkolwiek nie dla wszystkich. Render, my se tutaj. Dzwonić, proszę państwa, proszę, proszę, proszę bardzo dzwonić. Proszę się nie krępować, bo ja też byłbym bardzo ciekawy. Swojego losu. Ale niestety mgłę, przez mgłę widzę swój los. Proszę bardzo, halo, halo. Dzień dobry, panie Irku. Proszę mi powiedzieć, czy mój mąż mnie zdradza? Aha, czy mąż panią zdradza? Zobaczymy, czy mąż panią zdradza. Proszę pani, tutaj. Proszę jeszcze chwileczkę poczekać. Ja tutaj muszę zebrać myśli i się skoncentrować. Pani zdrowie i współmałżonka. Teraz mogę, teraz jestem zdolny, aby pani przepowiedzieć co nieco. Proszę bardzo. Co się kleją te karty, kurwa mać. Wyciągniemy drugą talię tarota. Bo z tamtych bym pani chuja powróżył, jeszcze bym... A ja nie lubię się mylić. Myli się, proszę pani, tylko saper. O, te są jak ulał. Proszę bardzo. Nieszczęście, proszę pani. Droga pani Zofiu, nieszczęście. Dwie pary, czyli na dwa baty mąż jedzie. Co to oznacza? Jeszcze pani więcej powiem. Proszę zostać przy telefonie. Ja pierdolę. Co za kurwa. Dwie kurwy mu ciągną co wieczór. Obciągają mu druta. A gdzie? To ja zaraz pani powiem. Pani gdzie mieszka? A proszę nie mówić, proszę nie mówić. Katowice, Radom, Zabrze, Skierniewice, Warszawa, Grudziądz, Bytom, Chorzów, Szczecin, Gdańsk, Białogard. Białogard? Tak. Tak, w Białogardzie. Na Młyńskiej. Tam jest burdel. Tak? Zgadza się? Tak. Idzie pani. Zgadza się. W tym burdelu ciągną rafiryndy. No. Pani może tam... Halo? A męża nie ma teraz? Nie? Nie ma go. Ciągnie mu. O! Jeszcze pani przepraszam. I jeszcze pani powiem jak. Na twarz finał, nie? Z połykiem. O! To dojebał. Proszę tam jechać. Bezwłocznie. Dobrze, to ja tam jadę, dziękuję. I proszę państwa, czekam na następny telefon. Proszę się nie krępować. Kurwa, flaszka mi się kończy. Wiedzą państwo co, to może zrobimy sobie przerwę reklamową. A ja tutaj mam nalane nawet.
pierdoli? Reklama. A ja piorę i nic. Idioto, a używasz proszku? No, weź mnie pan, nie obrażaj. Wsypujesz proszek. Kurwa, właśnie, proszka. Trzeba używać proszka. Reklama. Dobra, Gienek, wiem, że już po przerwie. Skocz no po flaszkę. Mi się skończyła. Witam państwa z powrotem. I proszę dzwonić, proszę się nie krępować. Proszę się nie krępować. O! Już mamy szybki telefon. Pani Zofia, bardzo mi miło, pani Zofiu. Proszę bardzo, jakie ma pani zapytanie? Czy ja w tym roku podejmę pracę? Czy ja będę pracować? Czy znajdzie pani robotę? Pani, to nie jest program rozrywkowy. A dobra, no już jak. Chce pani, to ja pani powróżę. Znajdzie pani robotę w tym kraju. Styczeń, luty, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Za rok, za dwa, za trzy, za pięć lat, za dziesięć lat, za 15. Joker, kurwa, już to śmiech na sali. Są dwa jokery, widzi pani? To śmiech na sali. Może skorzystamy tutaj z tej naszej magicznej czaszki. Czaszko, czy pani Zofia znajdzie robotę w tym naszym pięknym kraju? No widzi pani, nawet czaszka. Perfidnie się pani śmieje, chamsko. Cinko, to widzę, pani Zofiu. Ale pani powiem, gdzie może pani... Gdzie pani znajdzie tą robotę? Poza naszymi granicami, oczywiście. Wiedziałem. As. Kostaryka. Proszę spierdalać na Kostarykę. A co tam będę robiła? Proszę chwileczkę poczekać, nikt pani tutaj nie goni. Co pani tam będzie robiła? Będzie pani bambusy zbierać. Ożeni się pani. O. No, nie. Ożeni się pani z bambusem. No. Który będzie miał 10 plus 6. Będzie miał fajny osprzęt. Widzi pani 10. 15, 21 oczko, 25, taki przyrząd i będziecie, niech państwo, trójka, troje mulatków, ale potem, co czaszka powie? No Czachencjo, co ty powiesz, co ty przypomnisz? Tak, potem nie będzie już tak wesoło. Bo na bambusy będzie kryzys, proszę pani. I będzie rozwód. Tak więc... Jak pani weźmie lepiej los we własne ręce. Dziękuję pani. I dziękuję państwu. To tyle na dzisiaj w naszym dzisiejszym programie. Pamiętajcie. Los trzeba zabrać we własne ręce.